Letniowskiego, ławka rezerwowych Gdynian, 12 Michał Bartkowiak, 2 Arkadiusz Proenam, 5 Jakub Golc, 8 Maksym Domen. Natomiast później w ostatniej kolejce środowej z GKS-em Przodkowo gramy w Toruniu. W polu karnym szóstka zawodników Rafała Guraka, Kryszak na niezłej wysokości, piłka! I tutaj niepewna interwencja Marcina Matysiaka, co z tego będzie jeszcze przed polem karnym Kordian Górka, ale z prawego narożnika za chwilę Mateusz Kuzimski. Niezła centra na pole karne i tutaj Polocze, kapitalna interwencja. Kraska, Aleksandrowicz, przechodzi ta piłka, zagranie do Kraski, Kraska podcina piłkę i ta nie wpada do bramki. Znowu szóstka, piłkarze w żółto-niebieskich trykotach, do środkowarie, 1-0, Patryk Aleksandrowicz, 14 minuta meczu, otwiera nam się mecz w Toruniu. I wykorzystał swoją okazję. Znowu Kuzimski od rzutu wolnego, ale to jest centrostrzał, który wylądował do koszyczka. Tylko po lewej stronie Kraska, minął tutaj łatwo zawodnika Bałtyku, Kopciński, czy ktoś to zakończy? Minęła piłka, bramkę chyba jeszcze rykoszet przed. Próbuje się przepchnąć Damian Podkański. Podkański przedziera się jeszcze przed pole karne, uderzenie z dalszej odległości Bartosz Poloczek. Do prawej strony. Kryszak podnosi piłkę, Mysiak, jeszcze Matysik. Dalej Kraska, Górka. Górka nie przewinął do środka, Kryszak, Aleksandrowicz. To nie było do czynienia w pierwszych czterech kolejkach. Tymczasem Letniowski do lewej stronie, Rychłowski na pole karne. To jest centra wyłapana przez Bartosza Poloczka. Operować piłką gdzieś, szukać swojej szansy pod bramką Bartosza Poloczka, to jednak wszystko kończyło się to na destrukcji. Druga połowa w tym momencie rozpoczęta. Będzieszak, znowu się przedarł prawy obrońca Elany, wrzutka! Obronił piłkę kapitalnie. Teraz Kryszak, dobra piłka w kierunku Kopcińskiego, przeszła ona bramkarza tutaj Matysiaka, natomiast poszykuje się na daleki wrzut futbolówki na pole karne. Jest to całkiem niezła wrzutka, jeszcze strzał i futbolówka przeleciała ponad poprzeczkę. Przechwycenie piłki ze strony Daniela Ciacha, teraz już na lewej stronie Kraska. Kraska w pole karne wbiega tylko Górka, Kraska w polu karnym. Pokazuje arbiter Karol Arys, że nie było mowy o rzucie karnym, ale jednak zmiana decyzji. Przemyśla całą sytuację, skonsultował się z sędzią bocznym i jest to rzut karny dla Elany. 2-0! Mariusz Kryszak! Elana podwyższa swoje prowadzenie. Pomimo tego, że wyczuł jego intencje Mariusz Matysiak, Marcin Matysiak, to jednak był to strzał naprawdę na tyle mocny. A przy piłce Adrian Kochanek zostawił jednak Bartlewskiemu dośrodkowanie i okazja na bramkę. Bartosz Poloczek taka trochę bardzo dobrze. Kraska odzyskuje piłkę, okazja na 3-0. Kraska obronił Matysiak futbolówkę. Ci Dudy, no to zawsze za Dudę wchodził Podkański. Na prawą obronę Gołubiński za właśnie Korpalskiego. Rzut wolny przez Bałtyk wykonany. Kryszak, Kraska. Jeszcze nie koniec. Tutaj nie wykończył tego Kopciński, Ciach. Solidne, naprawdę mocne zamieszanie w polu karnym, poprzeczka Ciacha z prawej nogi. Mecze z bardziej wymagającymi rywalami od Przodkowa czy Lecha Poznań będą z pewnością. Wrzutka z rzutu rożnego na pole karne. No tutaj naprawdę doszło do Poloczek. Górka biegnie tutaj w kierunku Matysiaka. Górka! Boczna siatka. Sytuacja, żeby zdobyć bramkę. Okazja dla Bałtyku na bramkę. Piłka obok prawego słupka. To była naprawdę no, wymarzona okazja dla Mateusza Kuzimskiego. Biegnie już Kordian Górka z kolejną akcją. Tam wcześniej leżał zawodnik Elany. Górka na pole karne. Okazja, ale nie wziął się z tą futbolówką Daniel Kraska. I koniec! Elana 2, Bałtyk Gdynia 0. Było to bardzo pewne zwycięstwo Torunian i wydaje mi się, że gdzieś tutaj Bałtyk, pomimo tego, że starał się grać w piłkę, gdzieś konstruować akcje ofensywne, ale oni odbijali się po prostu od muru toruńskiego, który